Dobrze, po pierwsze człowiek. Pan profesor zaczął wystąpieniem i w jednym tutaj z tematów był, co wywołało tutaj dyskusję na sali, że w niektórych obszarach mamy za dużo państwa, a w innych za mało. Więc zacznę od pani premier. No, gdzie za dużo, gdzie za mało? Ja uważam, że jesteśmy dobrze zbilansowani akurat, więc tu się z panem profesorem troszeczkę nie zgodzę. Zwłaszcza jeżeli mówimy o obszarach takich jak edukacja, to tego państwa jest tu sporo, chociaż zmodernizowałabym nieco rodzaj tej obecności. Ale tutaj mamy ciekawą dyskusję, tak naprawdę polemiczną troszeczkę, to o czym powiedział pan profesor i o tym, o czym mówił wcześniej pan profesor Wade, dotyczący jego refleksji, prawda? Jak postrzega Polskę 10 lat wcześniej, a jak patrzy na nią dziś, że 10 lat temu ten aktywny udział państwa był raczej nieaktywny, to po pierwsze, a dzisiaj jest mocno obecna, a dodatkowo jeszcze nie jako inwestor pasywny, ale właśnie jako inwestor aktywny. No więc powiedziałabym tak, że dzisiaj, kiedy mówimy o tych strategicznych obszarach, i tutaj zgadzam się z panem profesorem Piątkowskim, że z całą pewnością tematem, który z ostatnich stron gazet wszedł na pierwsze strony i dzisiaj każdy Polak ma na ten temat, tak jak na temat zdrowia do niedawna miał wszystko do powiedzenia, tak dzisiaj każdy rozmawia na temat energetyki, prawda? Transformacji, energii. To związane jest z tym, że w tym koszyku zakupowym, rodzinnym ona odgrywa coraz większą rolę. I w tym obszarze z całą pewnością możemy powiedzieć, że to dążenie do tej suwerenności energetycznej, też innego pojęcia, jakiego ja wolę używać, czyli bezpieczeństwa energetycznego po prostu. Ta obecność państwa jest bardzo mocno deklarowana jako inwestor pasywny, bo przecież te inwestycje największe są realizowane nie bezpośrednio i kierowane przez ministra, tylko jednak albo przez spółki ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa, ale przede wszystkim w obszarze regulacyjnym. Czyli jeżeli pomyślimy sobie, że pewne inwestycje w rozwój sieci elektroenergetycznych nie byłyby możliwe, gdyby nie specustawy, które pomagają te realizacje w miarę szybko. Można by szybciej, ale jednak w miarę szybko realizować. Gdyby nie specjalna ustawa w zakresie offshore'u. No więc jeżeli widzimy tę obecność państwa, to ja bym powiedziała, że w tym obszarze bezpieczeństwa energetycznego ona jest mocna. No, chciałabym również zobaczyć troszkę większą, dokładnie, w onshore, w tych inwestycjach wiatrowych na lądzie, ale mam nadzieję, że dobre informacje i dla rynku, i dla Polaków, i dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego będą widzialne do końca tego roku. Z całą pewnością ta zmiana tego paradygmatu, która nastaje w Polsce od 7 lat, powiedziałabym, zmiana paradygmatu, która w Polsce była wcześniej niż COVID i wojna rosyjsko-ukraińska, bo wydaje się, że ta zmiana paradygmatu, która ma miejsce w różnych państwach na świecie, które pandemia i wojna przyspieszyły tylko, czyli no, generalnie przekonanie o tym, że dochodzimy do granicy wytrzymałości, jeżeli chodzi o outsourcowanie pewnych strategicznych obszarów produkcji. No już tutaj wymieniane wielokrotnie chipy, nagle się okazuje, że jeżeli nie mamy półprzewodników produkcji w miejscu, gdzie się je odbiera i stosuje na rynku, to jesteśmy znowu nasze zagrożenie szeroko, takie zagrożenie, które wykracza nie tylko poza obszary bezpieczeństwa energetycznego, jest ogromne, że jeżeli nie mamy produkcji substancji czynnych, to nagle w Europie może zabraknąć paracetamolu i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ta zmiana zaczęła się dokonywać, wydaje się, czyli my zastosowaliśmy ją, bo plan odpowiedzialnego rozwoju, tak zwany plan Morawieckiego, zapisał to tak naprawdę w 2017 roku, a zatem, tak jak mówię, przed pandemią. Więc w tych obszarach wydaje się, że w tych kluczowych obszarach ta obecność państwa uzasadniona i usprawiedliwiona, ona dziś jest. No, nie dalej jak tam kilka tygodni temu Paul Fatarchomin kończy się inwestycja w zakresie produkcji substancji onkologicznych, które nie były, leków onkologicznych, które w Polsce nie były produkowane. Mówimy o insulinie, którą czas najwyższy, aby tutaj również biorąc pod uwagę chorobę cywilizacyjną, jaką jest cukrzyca, abyśmy też byli w stanie wytwarzać. Więc wydaje się, że w wielu obszarach naprawdę przyspieszyliśmy. Też bym chciała w kilku, żeby to się działo szybciej, zwłaszcza w obszarze energetycznym jeszcze, ale tę obecność silną państwa widzimy i jeszcze raz powtarzam, nie tylko na poziomie inwestora aktywnego, ale inwestora pasywnego, ale przede wszystkim tej właściwej roli, jaką państwo ma, czyli poprawnych, dobrych, sprawnych regulacji. Pan minister Artur Soboń, czy mamy w niektórych obszarach za dużo państwa, a w niektórych za mało? Czy jest ta równowaga, tak jak mówiła pana przedmówczyni?
Ja może powiem tak, że rzeczywiście trudno jest odpowiedzieć na pytanie, które jest naszym tytułowym pytaniem, czyli polski model kapitalizmu z dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze, on się zmieniał w czasie i on jest inny niż na początku lat 90., a inny jest teraz. Po drugie, no on z całą pewnością nie jest jakimś modelem wzorcowym, znaczy nie jest ani modelem skandynawskim, ani modelem anglosaskim. Jest wypadkową także tych zmian wewnętrznych w polskiej polityce, które od początku lat 90. do dzisiaj miały miejsce. Więc jest w tym oczywiście jakaś doza przypadkowości, ale jest też jakaś doza również tych przemyśleń, o których mówiła pani premier i pewnych zmian, które w tej polityce zaszły i które wydają się trwałe dzisiaj. Tak już poza bieżącym sporem politycznym, no można powiedzieć, że cały szereg tych zmian, które mają miejsce w ostatnich latach, ma jakiś szerszy konsensus polityczny niż wyłącznie zgoda obecnej ekipy rządowej czy obecnej większości parlamentarnej. Ale to, co wydaje mi się ciekawe, o czym mówił tutaj pan profesor, pokazując nam, jak te i co łączy też to, co powiedziałem, jeśli chodzi o polski model kapitalizmu od, prawda, 10 roku do dzisiaj, a pan profesor pokazywał nam, jak to tam wszystko nam ładnie rośnie, to nam rośnie, jeśli oczywiście porównujemy się do wysokości PKB w poszczególnych państwach, ale wciąż daleko nam do tego, abyśmy to odczuwali my jako polskie rodziny w polskich portfelach, w polskim majątku, w tym, co możemy przekazać kolejnym pokoleniom. No krótko mówiąc, jak zamożni jesteśmy jako Polacy. Więc ten okres 30-letni jest po prostu zbyt krótki do tego, aby zbudować taki majątek, taką siłę polskiej gospodarki w rozumieniu samych Polaków i ich rodzin, no, że on jest ledwie chwilą przy tej długiej perspektywie, którą nam tutaj pan profesor pokazywał. Więc w gruncie rzeczy, gdybym miał powiedzieć coś tutaj takiego, co by jakoś uzupełniało to, co powiedziała pani premier i pan profesor, to bym powiedział, że w tej części Europy, w tej części świata i biorąc pod uwagę ten nasz sukces ostatnich 30 lat, możemy kontynuować ten sukces i faktycznie zbudować silną gospodarkę, silne państwo i zamożnych obywateli, pod warunkiem, że ta chwila będzie trwała znacznie dłużej. Że to nie będzie jedno czy dwa pokolenia, tylko że to będą kolejne pokolenia i kolejne pokolenia. A do tego w tej części, wracając do mojej myśli, Europy i świata, musimy być po prostu państwem silnym. I polski model kapitalizmu oznacza silne państwo, i o tym też była mowa, demograficznie, silne państwo, wiemy od lutego, militarnie, silne państwo gospodarczo, silne państwo energetycznie, ale także silne państwo kulturowo, silne państwo własną tożsamością. No, krótko mówiąc, państwo silne pod każdym względem, także silne sojuszami i zdolnością do, jakby to powiedzieć, kierowania sprawami ponadlokalnie i wpływania na rozwój całej Europy, bo te ramy regulacyjne, o których tutaj mówiła pani premier Emilewicz, no dzisiaj są z punktu widzenia konkurencyjności czasem bardziej rozstrzygające niż zdolność do zasobów ludzkich, pieniędzy, czegokolwiek, co tworzy ten majątek. No, krótko mówiąc, musimy dzisiaj dać sobie czas i ten czas dobrze wykorzystać. A żeby ten czas na kolejne dziesiątki lat mieć zagwarantowany, potrzeba większych wydatków na przede wszystkim to najtwardsze bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo militarne. Stąd też to rekordowe 3% PKB na zbrojenia w roku 2023 w budżecie i stąd też pozyskiwanie środków z rynku na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, co w praktyce, gdyby udało nam się zrealizować nasze plany, oznaczałoby w stosunku do PKB najwyższe wydatki na zbrojenia ze wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To teraz czas na sektor prywatny i współpraca państwa z biznesem i właśnie ten udział państwa w sektorze prywatnym, gdzie go jest za dużo, gdzie jest za mało, gdzie pomaga, gdzie szkodzi Mikołaj Budzanowski. Tak, witam serdecznie, szanowni państwo, pani premier, panie ministrze.
Tak, to może zacznę od dobrej informacji, bo ewidentnie tam, gdzie państwo pomaga, no to my z tego korzystamy. Przykład strefy ekonomicznej, czyli powiedzmy zjawisko, które pojawiło się kilka lat temu, zawsze dzięki pani premier, faktycznie jest, powiedziałbym, bardzo rewolucyjnym narzędziem, ofertą dla przedsiębiorcy w Polsce, chyba jednym z najciekawszych rozwiązań w całej Europie. To jest bardzo dobry przykład tego, gdzie faktycznie zasada pomocniczości czy subsydiarności ze strony państwa dobrze zadziałała, procedury naprawdę działają świetnie i to jest taki dobry przykład do dalszego działania, funkcjonowania, w jaki sposób faktycznie państwo wspiera pośrednio przemysł. No ale też oczywiście to nie ma swojego jakby przełożenia na wszystkie jeszcze inne dziedziny. No z kolei, jeżeli patrzy się na energetykę, jeżeli mielibyśmy myśleć o pewnej, powiedzmy, decentralizacji, a nie centralizacji produkcji energetyki w Polsce, no to tutaj już miałbym pewne zastrzeżenia, na pewno jeżeli chodzi o wstrzymywanie budowy farm wiatrowych, lądowych. No, mam nadzieję, że to się zmieni, to jednak jest istotne, bo jakby to ewidentnie, szczególnie kryzys energetyczny pokazał w ostatnich miesiącach, że to, co jest najtańsze, to jest produkcja energii z odnawialnych źródeł energii, ani z gazu, ani z węgla, ani z innych nośników, tylko konkretnie z tych dwóch. Jest ona 3-4-krotnie tańsza od innych surowców. Także to jakby pokazuje, w jakim kierunku powinniśmy dalej dążyć. Więc są bardzo dobre przykłady, są pewne przykłady spowolnienia i mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast no, nie chciałbym mówić, gdzie więcej, gdzie mniej państwa, bo sam raczej jestem głęboko przekonany, że państwo w strategicznych obszarach powinno bardzo mocno wspierać prywatną przedsiębiorczość. Na pewno bardzo dobrym, uważam, kierunkiem jest wejście na ścieżkę militaryzacji, czyli jakby uzbrojenia Polski, bo to kryzys ostatni, również i ten post-covidowy pokazał, jak jest to istotne z punktu widzenia naszego położenia i absolutnie to jest taki przykład, który uważam powinien być nawet pewną polską racją stanu, niekwestionowaną w ogóle przez nikogo, bo bronimy jednak naszej niepodległości, niezależności. I powinno być to pewien konsensus polityczny, jak w przypadku, nie wiem, gazoportu 10 lat temu, jak była podejmowana decyzja o budowie. Absolutnie wszyscy, praktycznie kilka posłów sprzeciwiło się w Sejmie. Sam pamiętam, bo pisałem tę ustawę, procedowałem to. Jakby udało się uzyskać poparcie dla wszystkich opcji politycznych praktycznie. I podobnie, jeżeli chodzi, powinno być energetykę, podobnie, jeżeli chodzi o kluczową kwestię, jaką militaryzację i budowę przemysłu wokół tak ogromnych wydatków przemysłowych, które państwo będzie finansować przez najbliższą dekadę. Bo to bezpośrednio wspiera przemysł przecież, który w Polsce funkcjonuje. To, na czym bym bardzo zwrócił uwagę i zawsze będę do tego namawiał, to nawet w przypadku KPO, bo tak naprawdę z punktu widzenia przemysłu, czy KPO nazywa się flagą unijną, czy jest dofinansowywana, czy nie jest dofinansowywana z Unii Europejskiej, to jest, powiem szczerze, z punktu widzenia przemysłu rzecz drugoplanowa. Najważniejsze jest to, co będzie wspierało, czyli jakie typy projektów to będzie wspierać. I to, co jest dla mnie najważniejsze z punktu widzenia prywatnego przemysłu, a działamy na 35 fabrykach praktycznie na wszystkich kontynentach jako Borysze WSA i w Stanach, i w Meksyku, i w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Chinach, w Indiach, to jest to, żeby wspierać projekty i takie inwestycje robione na terenie naszego kraju, które służą produkcji eksportowych produktów. Nie żyć tylko rynkiem wewnętrznym. Rynek wewnętrzny ma swoje ograniczenia, zawsze je będzie miał. Często, jeżeli słyszę, że mamy wspierać powiedzmy z KPO głównie inwestycje na przykład w OZE i wiatraki, które de facto na końcu pieniądz nie wyląduje w Polsce, tylko poza granicami Polski, czyli głównie w Niemczech. Nie mam nic przeciwko temu, tylko mówmy, w którym momencie my dzisiaj jesteśmy, 2022, 2023, 2024 rok, no to jednak zdecydowanym priorytetem powinna być produkcja w Polsce, produktów, które są eksportowane poza nasz kraj. To absolutny priorytet, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dofinansowania produkcyjne czy też przemysłowe. Bo w ten sposób jesteśmy w stanie faktycznie budować konkurencyjną przewagę, bo będziemy produkować coraz bardziej zaawansowane produkty i dzisiaj no, tego nam bardzo często brakuje. Mamy dzisiaj całą masę ciekawych projektów w Polsce, brakuje tego dofinansowania. No, prywatny kapitał nie jest w stanie tego sfinansować.
jest to zbyt duże obciążenie i zadłużenie ze strony przemysłu. Natomiast no, takie pieniądze oczywiście przydałyby się. Ja mogę podać wiele dobrych przykładów ostatnich 2016-2017 rok dobrego dofinansowania w ramach NCB i IR-u, które faktycznie wsparło u nas wiele ciekawych projektów, które dzisiaj służą eksportowi i właściwie 80% to są produkty, które eksportujemy poza Polskę i dobrze na tym zarabiamy. No i w ten sposób ta alokacja środków powinna następować. I tak jeszcze konkludując, bo pan profesor wspomniał o jednym, znaczy pokazał jedno zdjęcie, które w pewnym sensie warto do niego nawiązać, czyli właśnie naszego doskonałego piłkarza Lewandowskiego. Znaczy, problem polega na tym, żeby nie pokazywać tylko jednego człowieka. Żeby był sukces, musi być sukces całego teamu, całej grupy, całej drużyny. To, co zresztą wczoraj było widać na meczu z Argentyną. Tam wszyscy byli bardzo dobrzy, a nie tylko jeden zawodnik. I to jest bardzo często potrzebne, przekładając to na nasz rynek w Polsce, dobry ten dialog między właśnie przemysłem, czyli ciągłe usprawnianie tego dialogu między przemysłem, między prywatnymi przedsiębiorcami, a strukturą państwa, bo tylko razem w tym teamie, budując pewien konsensus, jesteśmy w stanie realizować te marzenia, o których pan profesor wspomniał na samym początku, tak? Bo one wymagają współpracy wszystkich, bez względu na to, co sądzimy o różnych opcjach politycznych, ale to jest podstawa i fundament istnienia i sprawnego rozwoju państwa. Dziękuję bardzo. Paweł Dobrowolski, jest równowaga w ingerencji państwa w biznes dzisiaj? Ja bym powiedział tak, że dychotomia prywatne-publiczne jest zbyt dużym uproszczeniem, żeby dać nam odpowiedzi, których potrzebujemy. Jakby na dwóch poziomach. Po pierwsze, sprawczość społeczna to jest suma sprawczości obywateli sektora prywatnego i sprawczości państwa. To, co my potrzebujemy, to zarówno rosnącej sprawczości sektora prywatnego, jak i publicznego, żeby jeden i drugi wspierały się nawzajem, ale też, kiedy trzeba, potrafiły się kontrolować wzajemnie i okiełznać. Więc od takiej prostej dychotomii więcej jednego czy więcej drugiego, po prostu mądrzej, żeby się trzymać tego przykładu edukacji, o którym powiedział Marcin Piątkowski. To nie jest kwestia więcej czy mniej państwa, tylko jak zrobić, żeby to państwo działało mądrzej. My w Polsce od dwóch dekad dyskutujemy o tym, jak zmienić system edukacji i blokujemy się z prostego powodu. Część społeczeństwa, mniej więcej pół na pół, chciałaby takiej szkoły tradycyjnej, ostrej, a część społeczeństwa by chciała szkoły demokratycznej, otwartej i trudno w jednym systemie mieć jedną i drugą szkołę. Gdybyśmy mieli system edukacyjny bardziej zdecentralizowany, czyli to nie jest kwestia mniej czy więcej państwa, który pozwoliłby w ramach jednego systemu, gdzie państwo trzyma, pilnuje jakość, ale można do tej jakości dochodzić różnymi ścieżkami, moglibyśmy wiele energii, którą marnowaliśmy. Tak, mieliśmy ministrów edukacji, którzy walczyli z Gombrowiczem, obowiązkowe mundurki, potem to było znoszone. To jest troszkę bez sensu. Można powiedzieć tak, słuchajcie, są różne zdecentralizowane modele szkoły. Państwo odpowiada za egzekwowanie jakości, a obywatele, lokalne społeczności kontrolują własne szkoły i tworzą się różne modele i praktyka pokazuje, które działają, które nie działają. Znowu ta cała dyskusja, czy powinna być praca domowa, czy nie. Badania dają bardzo prostą odpowiedź. Ustrukturyzowana szkoła z na przykład dużą ilością prac domowych jest dobra dla dzieci z rodzin zdezintegrowanych, z rodzin, w których są jakieś kłopoty wychowawcze, bo wtedy taka struktura i dużo pracy domowej po zajęciach szkolnych takim dzieciom daje strukturę w życiu, pomaga się wydźwignąć, nabyć pewne przyzwyczajenia, których nie są w stanie naturalnie wynieść z domu. Natomiast w rodzinach o wysokim kapitale kulturowym, wysokim kapitale edukacyjnym, duża ilość pracy domowej jest albo zerowa, albo zerowy, albo lekko szkodliwy wpływ na rozwój i dalsze sukcesy dzieci. Więc odpowiedź na to pytanie nie powinna być czy więcej jednego, czy drugiego, ale rosnąca siła jednego i drugiego. Jeżeli mamy dysbalans pomiędzy jednym sektorem a drugim, wszystko jedno, które jest silniejsze, to będziemy mieli problem. Cała sztuka w tym, żeby tworzyć sprawczość jednego i drugiego sektora. Dziękuję bardzo. Wróćmy do formuły Roundtable, ścieżka rozwoju gospodarczego. Więcej wielkich projektów organizowanych centralnie, czy dalszy organiczny rozwój przedsiębiorczości, czy ekspansja
polskich firm za granicą, czy wzmocnienie ich pozycji tutaj w Polsce, w kraju? Zacznę od pana ministra Artura Sobonia, ponieważ czas pana ministra goni. Wiem, że niedługo będzie musiał nas opuścić, więc zacznijmy od pana ministra. To jest, no ponownie, pani redaktor, pytanie, w którym tam kawa nie wyklucza herbaty jednak. I pewnie każdy z nas powie, że właściwy jest tutaj balans. No bo Polska jest na tyle dużym państwem, a też na tyle ludnym, że oba te silniki konsumpcji i inwestycji mają swoje znaczenie i to, że firmy będą się rozwijać w Polsce i będą szukać swoich klientów w Polsce, no jest w związku z tym, że jesteśmy, tak jak powiedziałem, całkiem sporym państwem, jest zrozumiałe. Będą takie firmy, którym warto pomagać, aby realizowały swoje aspiracje biznesowe poza granicami Polski. Co więcej, będą i są takie firmy, które mają swoje ambicje już zupełnie ponadregionalne, mają swoje ambicje globalne i one rzeczywiście już niemal zawsze, to tutaj pani premier jest dużo większym ekspertem ode mnie, ale no niemal zawsze przychodzą o jakąś formę pomocy ze strony państwa. To nie musi być oczywiście pomoc wprost, ale jeśli firma ma aspirację, aby być na wielu rynkach na różnych kontynentach, no to oczywiście ta współpraca z państwem jest czymś, no co jest standardem, co nie jest niczym nadzwyczajnym. Oczywiście duże projekty mają swój wymiar również dla całego ekosystemu, dla całego łańcucha, dla wszystkich, którzy z tych projektów korzystają, bo jeśli są to projekty inwestycyjne, no to oczywiście one angażują firmy różnej wielkości, a tworząc jakąś infrastrukturę, nas potem umożliwiają rozwój czy obszaru, czy sektora, czy branży. No, krótko mówiąc, służą szerzej niż tylko sam biznes. No, bardzo często jak projekty na przykład infrastrukturalne, nie wiem, choćby kiedyś miałem tą przyjemność, aby jeszcze pracując w samorządzie być zaangażowanym w budowę lotniska w moim jakże pięknym mieście Świdniku, czyli lotniska regionalnego dla Lublina i województwa lubelskiego. No to oczywiście jest to projekt biznesowy, jest to spółka prawa handlowego, no ale to jest przede wszystkim projekt, który przełamuje brak dostępności komunikacyjnej dla regionu i jest jednym z kluczowych elementów podniesienia poziomu konkurencyjności, więc ma taki charakter w dużo większym stopniu publiczny niż biznesowy. Choć sam w sobie oczywiście też generuje przychody i lepiej, gorzej, ale sobie też jakoś tam radzi w takim rachunku zysków i strat. Więc to, że państwo dzisiaj bierze na siebie realizację dużych projektów, nie jest niczym nadzwyczajnym. To, że państwo tworzy strategię i próbuje realizować strategię, przełamując pewne bariery, które bez określenia właśnie tego, gdzie zmierzamy, nie byłyby możliwe do przełamania. Sam rynek by ich nigdy nie przełamał, jest z korzyścią dla rynku. I to, że firmy dzisiaj mogą wybierać sobie właściwą dla siebie drogę rozwoju, korzystając z różnego rodzaju instrumentów wsparcia państwa w ten czy w inny sposób, czy to są instrumenty podatkowe, czy grantowe, czy jakieś poręczenia, czy jest to po prostu dobra regulacja, która w danym obszarze ułatwia rozwój, to jest wszystko jedno. I jakby tak duże państwo jak Polska będzie miało i to, i to. Pani minister Jadwiga Emilewicz. To znowu jest historia o tym, że
w warunkach 38-milionowego rynku, jakim jest Polska, i w warunkach ciągłego niedosytu, no, potrzebne jest jedno i drugie, powiedziałabym. Czyli nie jest tak, że możemy powiedzieć, że teraz państwo tylko dużych, albo tylko eksport, albo tylko małych, albo pozostawiamy. I tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, rzeczywiście, i to wrócę do tego też, o czym powiedział pan profesor Piątkowski na początku. Ja akurat każdorazowo, kiedy reprezentowałam rząd na wszelkich możliwych forach, najczęściej w Europie, zaczynałam od tej opowieści polskiego sukcesu, co zawsze budziło, że to jest inna sprawa, że te dane nie są sproliferowane w odpowiedni sposób i to zawsze budzi zdziwienie. Ale ta historia polskiego sukcesu jest historią właśnie równoległą. To znaczy z jednej strony my ciągle jesteśmy i pomimo trudnej i bycia krajem frontowym dzisiaj, niezmiennie od ponad 10 lat jesteśmy najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie krajem na kontynencie. Wyprzedzała nas do niedawna Wielka Brytania. Dzisiaj Polska jest wymieniana przez wszystkich inwestorów jako kraj najchętniej wybierany do ulokowania tutaj inwestycji. Czyli no, z jednej strony bazowaliśmy i bazujemy ciągle na tych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, które tu mają miejsce i które, uwaga, nie wydarzyłyby się, gdyby nie, odwołując się do tego, o czym powiedział pan profesor White wcześniej, fenomenalny system wsparcia podatkowego, ale także bezpośrednich grantów w cashu, bo takich oczekiwali, bo tym dzisiaj konkurujemy z naszymi sąsiadami. Jeśli chcemy pozyskać nową fabrykę silników Mercedesa, to konkurujemy tym, że mamy naprawdę fenomenalny system zachęt podatkowych, 4% CIT, możliwość odliczania od podatku skomercjalizowanych wyników prac badawczo-rozwojowych. Ta infrastruktura prawna, regulacyjna jest dzisiaj w Polsce naprawdę najlepsza. I dodatkowo granty w żywej gotówce. Tak wygląda dzisiaj wolny rynek i tak konkurujemy na tym rynku. A zatem bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ale z drugiej strony to, o czym zawsze powtarzamy, polska gospodarka i polską bazę podatkową, i o tym pan minister Soboń wie najlepiej, tworzy polski mały i średni biznes. Tak? My mamy go coraz ciągle więcej, ale jednocześnie to jest biznes rosnący oczywiście. Mamy coraz więcej tych tak zwanych polskich mid-capów. Czekamy na to, aby urosły bardziej, aby mogły wchodzić, aby mogły nie tylko wchodzić na rynki zagraniczne, bo to już robią, ale na przykład, aby mogły przejmować niemieckie firmy, które dzisiaj nie mają swoich sukcesorów. I aby historia z niemiecką KUKE wydarzyła się nie za sprawą przejęcia przez chińskiego inwestora, ale nie wiem, polskie Asseco, czy Komarch, czy jakąś inną, czy proszę bardzo, Boryszew. Na tego typu historie jest ciągle jeszcze za wcześnie, bo tego tłuszczu kapitałowego polski sektor ma ciągle za mało. I dlatego znowu wracając do pytania, jeśli państwa gdzieś potrzeba, to na przykład w takich przypadkach jako interesujący, pasywny inwestor wspierający tego prywatnego, który wychodzi na rynek zagraniczny. Jeśli mielibyśmy, ja patrzę tutaj, ponieważ dzisiaj mamy dzień sejmowy i dlatego te nasze czasy są takie limitowane, my dzisiaj będziemy pokazywać w Sejmie ustawę o fundacji rodzinnej. To jest dokładnie rozwiązanie prawne, które ma służyć temu, żeby te polskie mid-capy, których właściciele dzisiaj w 70% mają powyżej 70 lat i ponad 60% ich dzieci nie jest zainteresowane w prowadzeniu ich firm, tak? Sporo tych firm to są już uznane marki, z całą pewnością dobrze rozpoznawalne na polskim rynku, ale też coraz częściej na rynkach europejskich. No, chcielibyśmy, aby historia taka jak Solarisa sprzed 2 lat nie powtarzała się w przypadku Lubelli, właśnie rzeczonego Komarchu, Boryszewa i tak dalej, prawda? Czyli żebyśmy tych sreber narodowych tak szybko tego nie wyprzedawali za granicę. No więc po to powstaje fundacja rodzinna i tu znowu, gdzie jest udział państwa w tej gospodarce? No, regulacyjnie, prawda? Który stwarza możliwość inteligentnej sukcesji bez konieczności dzielenia majątku czy sprzedawania marki po to, żeby zabezpieczyć kolejne pokolenia finansowo, majątkowo, a jednocześnie, aby ta marka mogła przetrwać. I już ostatni tylko element, nawiązując do oczywiście tej piątki P pana profesora Piątkowskiego, ja bym powiedziała o trójce K, jak już sobie tak opowiadamy, co jest potrzebne i właśnie nigdzie nie czy mali, czy duzi, tylko bez względu na poziom. Powiedziałabym po pierwsze klimat. Klimat w znaczeniu oczywiście zmiana i transformacja, która następuje, mówił trochę o tym
też pan prezes Budzanowski, że jak sprawić, aby na tej transformacji energetycznej, która się wydarzy z różnych powodów, wielokrotnie powtarzam to zdanie, nie dlatego, że jest to wymuszenie regulacyjne Unii Europejskiej, ale dlatego, że jest to wybór zdroworozsądkowy, po prostu. Nie tylko dlatego, że ta cena energii dzisiaj z węgla wydobywanego z 1200 metrów pod ziemią jest wyższa niż z wiatru, kiedy on wieje oczywiście, bo jak nie wieje, to mamy problem. Natomiast ciągle ten system w podstawie potrzebuje stabilizacji. A zatem klimat tak, ale znowu, z jaką konsekwencją gospodarczą, jak sprawić, aby ten domicyl był większy, produkcyjny krajowo? Gdzie sprawić, żebyśmy, które elementy my już dziś możemy dostarczać i tam je wspierać i rozwijać? Po drugie, kapitał, bo tak jak powiedzieliśmy i widzieliśmy, jesteśmy, możemy powiedzieć, cytując książkę pana profesora, tygrysem europejskim, ale tego własnego tłuszczu mamy ciągle za mało, no bo on się odkłada 30 lat, prawda? No to patrząc tutaj na pana profesora, 200 lat systematycznego wzrostu niemieckiej gospodarki i odkładania kapitałów na kontach, no to my jesteśmy naprawdę na początku tej drogi z ogromnym sukcesem, tak? To bezwzględnie z ogromnym sukcesem. Ale tego kapitału nam brakuje, więc rzeczywiście zdolność pozyskiwania kapitału do realizacji interesów polskiej gospodarki, tej nadpłynności finansowej, która ciągle jest przecież na rynkach europejskich, w Stanach, jak sprawić, aby ten kapitał do Polski przyciągnąć, czyli tutaj znowu i regulacyjnie, no ale także projektowo, bo jeżeli mówimy dzisiaj o tym, czy duże inwestycje, czy tylko małe, no to ja powiem tak, ponieważ jest to tylko 30 lat, to dla nas ciągle niezbędne są proste inwestycje infrastrukturalne. Proste, znaczy duże kapitałowo, ale proste, takie jak drogi, bo my jesteśmy ciągle, Polska Wschodnia od Polski Centralnej jest ciągle odcięta. Biorąc pod uwagę kształt Polski, ja sobie pomyślałam, że jednym z celów, i to trzecie K, to jest komunikacja w dwóch wymiarach, fizycznym i cyfrowym, bo my jesteśmy takim krajem, nasze położenie geograficzne, ukształtowanie terenu jest takie, że nie ma powodu, dla którego dojazd do Warszawy ze Szczecina, Wrocławia, Rzeszowa czy Białegostoku powinien zajmować dłużej niż półtorej godziny. Nie ma takiego powodu. Więc to komunikacyjne wyzwanie bazowe powinniśmy zaadresować jak najszybciej, dlatego że zwiększenie mobilności, bo Polacy są mobilni, bardzo mobilni w poszukiwaniu pracy, ale zwiększenie mobilności, danie szansy, żeby ktoś z Białegostoku mógł przyjechać do pracy do Warszawy i wieczorem wrócić do swojego domu, co w warunkach polskich naprawdę jest możliwe. Jeśli jest możliwe praca między Brukselą a Paryżem i komunikacja codziennie, to jest możliwe między Białymstokiem a Warszawą, to byłby przewrót kopernikański, gdybyśmy do tego doprowadzili, a tak jak powiedziałam, jest to wysokowolumenowa inwestycja, ale stosunkowo prosta. A zatem klimat, kapitał i komunikacja to są te obszary, w których wyobrażam sobie taki konsensus, gdybyśmy sobie ustalili długoterminowy plan inwestycyjny, to byłaby naprawdę istotna zmiana. Pan profesor Marcin Piotkowski. Dziękuję. Zgadzam się w dużym stopniu z przedmówcami, że nie widzę konfliktu między mocnym państwem i mocnym sektorem prywatnym. Odwrotnie, uważam, że jedno jest potrzebne drugiemu i działa to w obydwie strony. Zgadzam się też, że pomimo naszego bezprecedensowego i historycznego sukcesu gospodarczego ostatnich 33 lat i korzystając z piłkarskiej analogii, my dopiero teraz wyszliśmy z grupy. I jeszcze mam bardzo daleko, żebyśmy walczyli w finale. I potrzebne nam jest kolejne 33 lata rozwoju, albo nawet najlepiej 66 lat rozwoju, żebyśmy mogli do tych Francuzów, Argentyńczyków, może Argentyńczyków to w innym kontekście, ale do tych najlepszych na świecie dogonić. I myślę, że kluczem jest tutaj mocna rola państwa. Więc nie, na pewno nie minimalizacja rola państwa, na pewno nie sekowanie państwa, na pewno nie zmniejszanie dochodów państwa, ale pragmatyczne wspieranie sektora prywatnego różnymi sposobami i wszędzie, gdzie to jest możliwe. Pełna zgoda, że jednym ze sposobów jest to zwiększanie publicznych inwestycji. Polski kapitał publiczny na mieszkańca, ten zakumulowany kapitał historyczny publiczny, wynosi raptem połowę tego, co w Niemczech, i tylko 2/3 tego, co w Czechach, co pokazuje, jak jeszcze mamy bardzo dużo wielowiekowych zaległości infrastrukturalnych, które cały czas powinniśmy bardzo szybko nadrabiać. Państwo też ma ogromną rolę w dostarczaniu podstawowych
elementów konkurencyjności sektora prywatnego. Dam jeden bardzo dobry przykład. Wczoraj rozmawiałem z przedstawicielami branży usług eksportowych, czyli takie BPO, która jest częścią ogromnego polskiego sukcesu. Ta branża zatrudnia teraz ponad 400 tysięcy pracowników w Polsce. Od ponad dekady w bardzo szybkim tempie zwiększa swoje udziały w światowym rynku, bijąc wszystkich na głowę, od Hindusów przez Rumunów po Brazylijczyków. I oni powiedzieli, że dzisiaj byliby w stanie podwoić zatrudnienie, ale po pierwsze brakuje im osób i brakuje ludzi i brakuje kwalifikacji. Więc oczywistym zadaniem państwa byłoby to, żeby po pierwsze zainwestować dodatkowo w kwalifikacje poprzez oczywiście uniwersytety, uczelnie, politechniki, uniwersytety. Ja nie zgadzam się z tym, którzy mówią, że w Polsce powinniśmy mieć więcej hydraulików, a mniej magistrów. Korea, Ameryka, wszystkie inne państwa, których Korea, Tajwan, Singapur, wszystkie państwa, którym się udało w dużym stopniu dogonić, a czasami nawet przegonić Zachód, miały wskaźniki skolaryzacji, czyli proporcje osób w wieku studenckim, które studiowały, 70% plus. W Polsce to jest cały czas niecała połowa, więc mamy jeszcze bardzo duży potencjał, żeby w te kwalifikacje inwestować, inwestując w nasze uniwersytety, uczelnie publiczne, prywatne i inne. No ale również zabraknie nam rąk do pracy. Stąd też powrót do jednej z tych tej tez piątki 5i, że bez otwarcia się na imigrację sami z siebie nie będziemy w stanie tych możliwości wykorzystać. Chciałbym, żeby znowu, jeżeli moglibyśmy podwoić albo potroić zatrudnienie w nowoczesnym sektorze, który ma bardzo coraz wyższą wartość dodaną, to otwórzmy się na specjalistów całego świata. Państwo na pewno wiecie, że polski sektor IT, od producentów gier poprzez właśnie Asseco i Comarch, borykają się z brakiem rąk do pracy. Moglibyśmy mieć specjalny program imigracyjny, który by dawał specjalne wizy dla tych wszystkich młodych ludzi na świecie, którzy by w Polsce chcieli pracować. Akurat Ameryka, z której ja wracam, bardzo nam pomaga, bo tamte wizy i emigracja wysoko wykwalifikowanych specjalistów jest sekowana. Oczywiście nie wszyscy od razu do Polski przyjadą, ale przynajmniej damy im szansę. Więc podsumowując, bo mógłbym dawać jeszcze wiele przykładów, tak, państwo jest cały czas potrzebne. Ja też nie mam problemu z tym, żeby państwo powinno też móc marzyć. Jest wielu takich, którzy mówi właśnie odsuńmy to państwo jak najdalej, nie przeprowadzajmy żadnych dużych inwestycji, nie eksperymentujmy z samochodami elektrycznymi, po prostu nic innego nie zrobimy, oddajmy to wszystko sektorowi prywatnemu. Uważam, to jest zła droga. Państwo ma też prawo do eksperymentowania i właśnie znajdowania tych nowych przewag komparatywnych, które później sektor prywatny może wykorzystać w rozwoju. Więc podsumowując, i zarówno mocne państwo, które może eksperymentować, jak i sektor prywatny, którego sukces będzie zależał od tego, jak sprawne i efektywne to państwo będzie. Marcin Piątkowski, dziękuję bardzo. Paweł Dobrowolski, to samo pytanie. Znowu, panie redaktor, muszę w poprzek odpowiedzieć, tak jak część już wcześniej odpowiadających. To nie jest pytanie, czy więcej dużych infrastrukturalnych inwestycji, czy więcej małych inwestycji. Potrzebujemy jednych i drugich w dobrych proporcjach. Jeśli zbudujemy dużo infrastruktury energetycznej, transportowej, ale będzie niewykorzystywana, będzie to nieproduktywna inwestycja. Jeżeli zrobimy dużo małych inwestycji, ale klienci nie będą mogli dojechać, producenci nie będą mogli wysłać swoich towarów, będziemy mieli problem. Ja bym powiedział, że to, co jest ważne, to znowu pewien miks, który tworzy kilka rzeczy. Jako ważne takie przykłady, odporność na szoki gospodarcze. To, co odróżnia państwa bogate dzisiaj od biednych, to nie jest jakieś nadzwyczajne tempo rozwoju. Odróżnia je stałość rozwoju. Państwa dzisiaj bogate rosły dosyć szybko, ale nie jakoś rewelacyjny, przez tuziny dekad. To nie są lata, to nie są nawet dekady, to są tuziny dekad. To, co jest ważne, to nie jest to, żeby w danej dekadzie osiągnąć jakiś nadzwyczajny tempo rozwoju 5-10%, bo jest wiele państw na świecie, tak naprawdę dziesiątki państw, które potrafiły osiągnąć krótkie, ponadzwyczajne okresy rozwoju, a dzisiaj są tym, co były prezydent Stanów nazywał shithole countries.
potrzebujemy mieć infrastrukturę społeczno-polityczno-gospodarczą, która w momencie powstania szoków gospodarczych spowoduje, że te szoki nie rozbiją zakumulowanego majątku i zorganizowanych aktywów ludzkich w procesach produkcyjnych, tylko one będą mogły albo dalej kontynuować swoją działalność pomimo szoku, albo w sposób rozsądny się zrestrukturyzować. Co do tej roli inwestycyjnej państwa, to ona też nie jest oczywista, bo to niekoniecznie musi być tak, że państwo na przykład buduje jakąś ogromną infrastrukturę. Takim świetnym przykładem jest największy de facto terminal kontenerowy na Bałtyku, który został zbudowany przez kapitał prywatny, kapitał finansowy, a potem został odkupiony przez Polski Fundusz Rozwoju. Czyli sektor prywatny może na przykład też występować w roli tego, który rozwiązuje ryzyka technologiczne, budowlane, finansowe i w momencie, kiedy ta infrastruktura już jest i działa, to sektor publiczny może dać tym, którzy rozwiązali te ryzyka, pewność stopy zwrotu. Więc nie tylko to musi być tak, że państwo przychodzi i coś buduje, ale państwo może być współorganizatorem tego, jak ten rynek działa. Dziękuję bardzo. Ja sobie pozwolę na koniec, został nam pan Mikołaj Budzanowski, ale ja trochę zmodyfikuję to pytanie, bo chciałam zapytać o rozwój gospodarczy właśnie w przemyśle w takim momencie, w którym jesteśmy w kryzysie energetycznym, jesteśmy po pandemii, więc a Boryszew ma fabryki na całym świecie. Jak wojna w Ukrainie, jak pandemia zmieniła ten rozwój gospodarczy? A pan minister jeszcze chciał... Przepraszam, panie ministrze, ale jeśli można, to się pożegnam, dziękując za zaproszenie i życząc dalej owocnego spotkania. Panie ministrze, bardzo dziękujemy za udział w debacie. Znaczy na pewno ten kryzys, właściwie dwa kryzysy, bo trzeba mieć świadomość, przemysł przechodzi w dalszym ciągu dwa kryzysy. Jeden to jest jednak ciągle post-covidowy, czyli backlog, jeżeli chodzi o dostarczanie surowców, półsurowców, komponentów. I to jest problem, który dzisiaj jeszcze trwa. To on wcale nie został rozwiązany. Ostatnio się zresztą pojawił z powrotem w związku z tym, co wydarzyło się w Chinach, więc jakby czeka nas jakaś fala powrotu i to już zaczyna być odczuwalne we frachtach, w transporcie, w opóźnieniach, więc to natychmiast już ma swoje przełożenie. I drugi oczywiście kryzys energetyczno-gazowy. Głównie ceny, no bo powiedzmy, że podaż jest, natomiast no jest problem oczywiście z tą zmiennością cen, która powoduje, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dobrze kalkulować to, w jaki sposób będziemy sprzedawać chociażby w 2023 roku każdy nasz produkt. Natomiast faktycznie dochodzi jeszcze taki nowy trend, który się pojawił, szczególnie w ostatnich 2-3 miesiącach, czyli trend regulacyjny, czyli pewnego zamykania krajów na świecie i wspierania swoich własnych gospodarek. Znaczy, oczywiście skrajnym takim przypadkiem, są dwa skrajne przypadki dzisiaj na świecie. Znaczy przede wszystkim ten nowy akt, który został ogłoszony przez prezydenta Bidena, czyli IRA, no faktycznie mocno kwestionowany przez Komisję Europejską, ale fundamentalnie istotny dla gospodarki globalnej i dla każdego przemysłowca dzisiaj na świecie, szczególnie w tym obszarze najbardziej prospektywnym, czyli właśnie gigafactories, czyli elektryfikacji samochodów elektrycznych, energetyki odnawialnej. To jest rewolucyjne faktycznie i zagraża konkurencyjności na poziomie całego świata, ale bardzo narodowe podejście, bardzo wspierające lokalny przemysł, czyli w skrócie mówiąc, dostaniesz dotację na samochód elektryczny z jednej strony, to państwo amerykańskie dzisiaj proponuje, ale z drugiej strony jest wprowadzony przepis, że 80% tego samochodu musi pochodzić, zbudowany musi być z komponentów pochodzących, wyprodukowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Takie bezwzględne, tak, podejście, bardzo twarde, ale ten wartość tego pakietu to jest chyba ponad 356 miliardów dolarów. Także pakiet nieprawdopodobnej pomocy dla gospodarki amerykańskiej. No i drugi przypadek, który jest jeszcze istotniejszy, bo dotyczy samej Europy, no to jest pakiet przygotowany przez rząd niemiecki, który, no jeżeli wejdzie w życie, wszystko na to wskazuje, że od 1 stycznia wejdzie w życie, no to jest bardzo poważny problem naruszenia pewnej konkurencyjności na poziomie całej Europy, czyli wsparcie bezpośrednie w cenach surowców energetycznych, czyli głównie mediów energetycznych, głównie gazu, czy megawattogodziny gazu, czy megawattogodziny energii elektrycznej. Proszę
zwrócić uwagę, że no, rząd niemiecki zaproponował przemysłowi niemieckiemu, w tym przypadku również i naszym fabrykom, będziemy dostawać cenę gazu, to jest 70 euro za megawattogodzinę. Podczas gdy dzisiaj, powiedzmy, weźmiemy dzisiejsze notowanie, to jest około 140 euro za megawattogodzinę, czyli w przeliczeniu przemysł niemiecki przez 12 miesięcy lub dłużej, bo to też jest jeszcze dzisiaj dyskutowane, będzie miał ceny do produkcji swoich produktów 50% taniej niż polski przemysł. Potężne zagrożenie właśnie trwałości przemysłu w przyszłym roku, bo trzeba pamiętać, że później trzeba przeżyć z miesiąca na miesiąc przez całe 12 miesięcy i to faktycznie to nie jest kwestia tylko jednego miesiąca. Energia elektryczna podobnie, to jest 130 euro, czyli powiedzmy w granicach 650-670 zł za megawattogodzinę, podczas gdy dzisiaj u nas cena energii też jest na poziomie 1250. Na szczęście spadło, bo jeszcze rano było 1500, dzisiaj spadło, więc 1330. Tak jest dobrze. Tak, to na szczęście spadło. Ale to też jest drogo i to jest, zaczyna być problemem, jeżeli chodzi faktycznie o to wsparcie, które dzisiaj szykuje się na poziomie rynku niemieckiego. Oczywiście to jest problem, dotyczy jednego roku, jest to problem dla nas. Sami też nie wiemy, zresztą spółki Skarbu Państwa, myślę, że też, które eksportują na zachód, tak jak ZAK, też będzie miał z tym problem, no bo nagle produkuje nawozy czy inne, czy oktanol, ale w oparciu o cenę gazu, którą pozyskuje w Polsce, a tam ten konkurent niemiecki ma 50% tańszą bazę kosztową. No to jest wyzwanie. Mam nadzieję jednak, że no może rząd się wsłucha, jednak dla dużego przemysłu też jakieś tego typu wsparcie zostanie zaproponowane. Na okres oczywiście przejściowy, bo nikt nie zakłada, że to będzie trwało bez końca. Także to tak bym to dzisiaj widział, jeżeli chodzi o ten o globalne tak, wsparcie, czy podejście krajów właśnie, jak Niemcy, Stany Zjednoczone. W Polsce też oczywiście przemysł dostał wsparcie, to żeby tak nie było, że nie. Bo tutaj trzeba z jednej strony pochwalić za 785, czyli to nowe rozporządzenie, które weszło w życie. No ale... Ale z kolei to zamrożenie cen już dotyczy tylko i wyłącznie MŚP, a już dużego nie. Więc jakby duże konsekwencji też i duże spółki Skarbu Państwa też na tym wszyscy stracą w 2023 roku. Gdyby było więcej tej energii odnawialnej, to myślę, że byłoby trochę lepiej w naszym systemie. Ale to pani premier Jadwiga wie dobrze, że to wtedy daje nam największy potencjał. Naprawdę siedzę w tym codziennie po tam 10 do 12 godzin, tradujemy tą energią i za każdym razem jak mamy więcej wiatru, więcej słońca, natychmiast ceny są, naprawdę spadają o 30, 40, 50%, więc jest to dla nas niezwykle istotne. A w Polsce jest jeszcze dużo do wykonania, bo to na razie chyba tylko 17%, nie? Po 10 miesiącach mamy energii odnawialnej w systemie, podczas gdy już na zachodzie to jest 41 do 45, no i to jest jakby ten cel, który powinniśmy osiągać, to wtedy będzie ta baza znacznie tańsza, kosztowa do produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o takie megatrendy, na które warto zwrócić uwagę jeszcze, to ja myślę tak. Świetnie, że zostały przyjęte programy inwestycyjne na poziomie Morza Bałtyckiego, czyli duża generacja energii, potężna, to będą przecież kilkadziesiąt milionów megawattogodzin, które w polskim systemie zostanie wprowadzone od 2027 czy 2030 roku. Natomiast to, co to, i warto by to wykorzystać, do jednej przemyśleć, zastanowić się i to myślę, bo to też jednak musi wyjść pewien sygnał ze strony państwa, mianowicie przeniesienia siły budowy, znaczy nowoczesnych i zielonych, podkreślam, okręgów przemysłowych z południa na północ. Nie chodzi o to, żeby oczywiście nie produkować na południu, bo ta produkcja będzie, no ona jest potrzebna i nikt nie przeniesie fabryk, ale nowe generacje do budowy zielonej stali czy zielonego aluminium, czy komponentów zielonych, głównie w oparciu o, znaczy chemię, a byłyby produkowane z energii pozyskiwanej z Morza Bałtyckiego, no to jest coś, co faktycznie zaczynamy wchodzić do ligi tych, którzy w Europie no, będą przodować, tak jak to robią dzisiaj Szwedzi. To będzie zielona stal, bo nikt nie będzie chciał już tej czarnej stali. Zielona stal warto robić tam, gdzie mamy dostęp bezpośrednio do źródeł odnawialnych, czyli między innymi nad Morzem Bałtyckim. Więc myślę, że jednym z takich kolejnych zadań, tak, no to będzie trochę inna strukturyzacja okręgów przemysłowych w Polsce właśnie w kierunku zazielenienia produkcji, a najlepiej ją robić tam, gdzie to źródło generacji będzie powstawać, żeby nie tracić niepotrzebnie kilkanaście procent na przesyle energii 500-600 km z północy na południe.
Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że tematem naszego panelu jest po pierwsze człowiek. I teraz wróćmy do tego człowieka, wróćmy do polityki demograficznej oraz imigracyjnej. Tu pan profesor powiedział takie hasło: mądra imigracja. Więc zacznijmy od imigracji. Pani minister, mądra imigracja, czyli jaka? Może ja zacznę od przykładu negatywnego, czyli 2014 rok, decyzja opisana w bardzo dobrej reporterskiej książce w Niemczech, decyzja właściwie jednoosobowa o otwarciu szlabanu, i kryzys uchodźczy, który potem nastąpił w Niemczech, którego konsekwencje i jakby niezdolność do poradzenia sobie, jeszcze raz wróćmy do tego, znacznie bardziej zasobnego społeczeństwa, właściwie mamy do dziś. Kiedy sobie porównamy sposób zarządzania tamtym kryzysem w Niemczech z tym, co się wydarzyło w Polsce po 24 lutego, to powiedziałabym, że ta lekcja, którą odbyła i którą odbywamy dzisiaj w Polsce, może być taką lekcją na cały świat, bo jestem przekonana, że kryzysy uchodźcze to będzie taki znak rozpoznawczy najbliższych czasów i one będą miały miejsce nie tylko dlatego, że będą konflikty zbrojne, ale też dlatego ze względu na zmiany klimatyczne. Zdajemy sobie sprawę, że wyspy, na których tsunami zalewa je w takim stopniu, że życie tam jest niemożliwe, to po prostu ludzie migrują, prawda, z różnych powodów, tak jak powiedziałam, nie tylko zagrożenia fizycznego spowodowanego nie tylko konfliktami zbrojnymi, więc to porównanie, myślę, jest istotne, czym jest mądra polityka imigracyjna, a czym jest taka mniej roztropna i bardziej hura optymistyczna. No więc jeśli pomyślimy sobie, że my w systemie ubezpieczeń społecznych mamy ponad 200 tysięcy osób pochodzenia ukraińskiego zarejestrowanych po 24 lutego w systemie ubezpieczeń społecznych. Jeśli pomyślimy o tym, że mamy 2 miliony osób, które przyjechały i mieszkają dzisiaj w Polsce na stałe, że mamy około 100 tysiącami, chwali się Ministerstwo Zdrowia jako tymi, którym zostały udzielone już uprawnienia do wykonywania zawodu, szeroko rozumianych zawodów medycznych na terenie Polski. Jeśli pomyślimy o tym, że ponad 200 tysięcy dzieci poszło do szkoły 1 września w Polsce, że na rynku nie mamy żadnych, właściwie niewielkie, tak, marginalne negatywne emocje, mamy właściwie dobre emocje. Mieliśmy kilka miesięcy temu badania pokazujące, badania polskich pracowników, ich stosunku do kolegów z Ukrainy. To po pierwsze Polacy mówią, że uważają, że ich koledzy ukraińscy powinni mieć takie same prawa i przywileje pracownicze, jakie mają oni, że powinni mieć takie same stawki, jakie mają oni, a zatem myśmy nie odczuli de facto, poza tym pierwszym szokiem pierwszych tygodni, trudnością w zarządzaniu imigracją, 150 tysięcy osób przekraczających granicę polską dziennie. Znaczy, społeczeństwo nie przeżyło z tego tytułu żadnego szoku, a też weźmy pod uwagę, że mamy społeczeństwo homogeniczne do 24 lutego właściwie w 100%, a dziś mamy około 3% populację Ukrainy, Ukraińców mieszkających w Polsce, więc ta zmiana ogromnie duża w sumie, jaka zaszła w gospodarce, i w kulturze, w edukacji, jest właściwie niezauważalna i jest właściwie pozytywna. Mówimy o tym gapie demograficznym, tej, powiedzielibyśmy, niewykorzystania pokolenia wzrostu demografii, boomu demograficznego pierwszej połowy lat 80., niewykorzystania w tym sensie, że z tego pokolenia nie rodziło się, nawet model 2 plus 2 nie zaistniał, prawda? Więc jak my mówimy o tej polityce, ja zawsze, jak się pojawia ogromna krytyka programu 500+ w Polsce, to zawsze mówię, że gdyby nie ten program, to mielibyśmy naprawdę dzisiaj bardzo ciężko. Gdyby ten program został wdrożony 10 lat wcześniej, to właśnie trafiłby na to pokolenie górki demograficznej pierwszej połowy lat 80. i pewnie dzisiaj mielibyśmy te dane nieco inne. No więc my tę lukę częściowo, prawda, to bardzo niefortunnie, mówiąc, że jest to skutkiem wojny, ale tę lukę częściowo właśnie zaspokajają nam dzieci ukraińskie, które się pojawiły w Polsce po 24 lutego. Więc
wracając jeszcze raz do pytania, roztropna, świadoma polityka uchodźcza no polega na tym, że z całą pewnością, i to jest naukowo dowiedzione, że oczywiście migracja z kręgów kulturowo bliskich jest łatwiejsza, prawda, niż ta z takich bardzo odległych, bo pokazując tę historię polskiego sukcesu, wracając jeszcze raz do przykładu niemieckiego, to możemy powiedzieć, że do dziś, tak, czyli do dziś rynek niemiecki nie przyjął na tylu emigrantów, imigrantów syryjskich głównie z 2014 roku, ile przyjął rynek polski od 24 lutego, prawda? Do dziś mamy wykluczenie dzieci w szkołach i nieobecność dzieci w szkołach w Niemczech, w przeciwieństwie do niemal pełnej obecności edukacyjnej dzieci ukraińskich w Polsce. Więc na pewno możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, że oczywiście że ta świadoma polityka migracyjna, na pewno jest łatwiej ją prowadzić, jeśli mamy migrantów z kręgu kulturowego bliskiego. To jest na pewno pierwsza rzecz. Na pewno drugą rzeczą, o czym to jeszcze i przed wojną ukraińską, zawsze kiedy mówiliśmy o tym, co sprawia, że Dolina Krzemowa przyciąga, no więc przyciąga wiza, nie pamiętam jej numeru, to pewnie pan profesor mi podpowie. Ta, która przyciąga naukowców i która przyciąga studentów, stypendystów, prawda? No więc jeśli roztropna polityka migracyjna to taka, która taką wizę, szybką ścieżkę wejścia daje na przykład takim, w pierwszej kolejności takim migrantom. I, no i tak jak jeśli już ich mamy na pokładzie, to wtedy i wejście, ułatwienie wejścia na rynek, ułatwienie kwalifikacji. Co się dzisiaj w Polsce dzieje, prawda? Ta szybka ścieżka, przyjęliśmy możliwość tej szybkiej ścieżki w parlamencie ponad podziałami politycznymi, uznawalności kwalifikacji, wsparcia. No my mamy sytuację też wyjątkową, bo mamy migrację sfeminizowaną i dzieci, prawda? To, nie mamy, to też stworzenie warunków takich, które pozwolą kobietom zajmować się własnymi dziećmi albo dzielić czas pomiędzy zajmowanie się dziećmi a pracę zawodową, to też jest ogromne wyzwanie i to też właściwie dziś w Polsce ma miejsce. Dlaczego? Dlatego, że te kobiety zyskały bardzo szybko, weszły po tym, kiedy dostały polskie ID, dostały PESEL, dostały jednocześnie wszelkie uprawnienia, jakie się z nim, w tym i społeczne, i zdrowotne, jakie się z nim wiążą. Więc no, my zobaczymy, jaki to będzie miało impact na polską gospodarkę za pewnie 2, 3, 4 lata. Zobaczymy, bo w tych badaniach, które robiliśmy w kwietniu i w maju, około 17% Ukraińców deklarowało, że wiąże długoterminowo przyszłość z Polską. Reszta mówiła o, większość tam, około 70% mówiła o tym, że chce wrócić na Ukrainę, a reszta wiązała swoją przyszłość z innymi krajami. No oczywiście na pewno te odpowiedzi będą się zmieniać wraz z czasem trwania i nasilaniem się konfliktu na Ukrainie. No ale dzisiaj z całą pewnością ta roztropna polityka imigracyjna powinna w przypadku Polski dotyczyć przede wszystkim absorpcji regionalnej. Wiemy, że tak się działo także po kryzysie na Białorusi i Polish Business Harbor to też rozwiązania znowu. Z jednej strony ułatwienie, szybka ścieżka wizowa, z drugiej strony ułatwienie zakładania działalności gospodarczej dla firm z sektora IT w Polsce, z Białorusi. Dzięki temu dzisiaj mamy no, około ponad 20 tysięcy firm IT z Białorusi. Głównie akurat tak się złożyło, że głównie na Pomorzu, w Gdańsku i w Gdyni taka populacja się pojawiła. Więc jeśli to dobra i jakby roztropna, świadoma i mniej świadoma, to taką bym tutaj dystynkcję zrobiła. Pan prezes Budanowski, polityka imigracyjna, jaki ma impact na sektor przemysłowy? Jak to wygląda właśnie z perspektywy prywatnej firmy, z perspektywy przemysłu? Tak, to oczywiście tak na wprost to całkiem sporo mamy pracowników oczywiście pochodzących z Ukrainy. Trochę ich zabrakło od marca. Więc w sposób naturalny większość, szczególnie panów, musiała wrócić na Ukrainę i bronić swojej ojczyzny, więc jakby tutaj od tej strony oczywiście pewien problem mieliśmy. Natomiast no, ja myślę, że no, dzisiaj jeszcze z naszego punktu widzenia trochę za wcześnie o tym mówić. Impact na pewno będzie za jakiś czas widoczny, no bo jednak to przynajmniej to, co ja zauważam na poziomie uczelni,
No to jest ogromny przypływ studentów, świeżej krwi z nowymi, dobrymi pomysłami. I to jest naprawdę dobra kadra, która będzie wykorzystana w tych bardziej zaawansowanych już miejscach pracy w przemyśle, czyli właśnie głównie inżynieryjnych. I te skillsy na pewno będą dobrze wykorzystane w najbliższym czasie. I tylko wspieramy, bo tak naprawdę w coraz większym stopniu i przemysł, szczególnie motoryzacyjny, ale każdy inny oczywiście, będzie odchodził od zatrudniania bezpośrednio pracowników, tych bezpośrednio produkcyjnych. Tak? To jest taki wykładniczy wzrost, bym powiedział, odchodzenia od zatrudniania ludzi do prostych prac. To wszystko zastępowane jest dzisiaj przez robotyzację, mniej lub bardziej zaawansowaną, ale ta tendencja jest bardzo, bardzo widoczna i zdecydowanie już wolimy stawiać na ludzi głodnych sukcesu. Migranci zazwyczaj to są jednak ludzie, którzy chcą coś więcej wykazać, chcą więcej osiągnąć, więc nawet dłużej pracują. Nie kierują się tylko klasyczne 8 godzin, ale można trochę dłużej z nimi popracować, co jest dużym plusem. I w związku z tym tu widzimy, że ten potencjał na pewno będzie zdecydowanie większy. On nie jest jeszcze dzisiaj tak widoczny, ale to już się zaczyna powoli zmieniać i na pewno przyjmiemy właśnie takie pokolenie z absolutnie z wielką otwartością, ale jednocześnie świadomością, że to musi być już ta zaawansowana wiedza, a nie wiedza na poziomie podstawowym, no bo dzisiaj de facto już jest ta tendencja spadająca. Już nową fabrykę, którą otworzyliśmy teraz, jesteśmy w trakcie otwierania, uruchamiania dla samochodów elektrycznych w Toruniu, no to ona już ze 135 w tradycyjnym procesie produkcyjnym będziemy zatrudniać tam około 32 osoby, bo taki jest wymóg i klienta, żeby zastępować wszystkie procesy robotami, bo są bardziej precyzyjne, dokładniejsze, bardziej efektywne od strony kosztowej. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Dobrowolski, czy my mamy mądrą politykę imigracyjną? Czy, mówiąc wprost, my dobrze ją wykorzystujemy, tą falę imigrantów, która do nas napłynęła? Ja może jeszcze szerzej odpowiedział i dopiero potem wrócił do pani konkretnego pytania. Wzrost gospodarczy w demokracji ma konsekwencje moralne. Jeśli gospodarka rośnie, jeśli gospodarka się rozwija, łatwiej jest tworzyć dobrze adresowaną siatkę bezpieczeństwa społecznego, łatwiej jest udrażniać kanały awansu społeczno-ekonomicznego dla tych z dołu warstwienia społecznego, którzy są pracowici, utalentowani. Pojawianie się imigrantów to jest jeden z czynników produkcji. Jeżeli spojrzymy na Europę, to, co wyróżnia pewne rynki, to jest, jak rynek pracy traktuje imigrantów. De facto, czy ich różnicuje od pracowników natywnych, czy im utrudnia wejście w ten rynek pracy, czy wprost przeciwnie. Mówiąc bardzo prosto, badania wskazują, że na rynkach pracy w miarę zliberalizowanych w sensie, że nie ma dużej ilości usztywnień na rynku, dużej ilości niepotrzebnych wymogów formalnych i też na rynkach, gdzie istnieje pewna szara strefa, nie za duża, ale jednak widoczna, tolerowana, imigranci o wiele łatwiej się integrują. Można być imigrantem z różnych kultur, można się niekoniecznie lubić z pracownikami natywnymi, a w momencie, kiedy pracownicy razem się docierają, ścierają, bo ten szef musi im zapłacić, kiedy razem coś wyprodukują, to ta integracja wygląda o wiele lepiej. W tych krajach, gdzie rynek pracy jest bardzo posegmentowany, bardzo sformalizowany, gdzie wręcz tworzy się pewną klasę, podklasę z imigrantów, gdzie wypycha się ich na przykład na dalekie przedmieścia, myślę o krajach typu Belgia, Francja, tam są większe problemy z imigrantami. Jeżeli spojrzymy na kraje typu Wielka Brytania, gdzie tych usztywnień nie ma, gdzie jest całkiem spory, de facto tolerowany szary sektor, imigranci o wiele lepiej wchodzą w ten rynek pracy, o wiele lepiej integrują się ze społeczeństwem. I na tym tle my zrobiliśmy coś, co jest chyba całkiem modelowe. To, co my zrobiliśmy na przykład dla tej ostatniej fali uchodźców z Ukrainy, de facto daliśmy im uprawnienia socjalne identyczne z Polakami.
To znaczy, że oni na naszym rynku, w naszym społeczeństwie nie są wyróżniani negatywnie, nie są dzieleni, tylko są tacy sami. Co ciekawe, związki zawodowe popierają takie rozwiązania, bo w momencie, kiedy pracownik imigrancki nie jest pracownikiem gorszego sortu, nie jest pracownikiem tańszym z powodu jakichś ograniczeń prawnych, on konkuruje na takiej samej zasadzie jak pracownik natywny. Czyli wtedy pracownicy nie odczuwają jakiejś nadmiernej konkurencji. Ja bym powiedział tak, patrząc na to, gdzie jesteśmy, nie tylko od strony rynku pracy, ale też naszego miejsca pomiędzy Rosją, Niemcami w środku Europy, nie ma powodu, żeby w 2050 Polska liczyła 50 milionów obywateli. Żeby nie liczyło. Nie osiągniemy tego wskaźnika rodzimą rozrodczością. Te czasy, kiedy mieliśmy w rodzinach po 5-6 dzieci, już nie wrócą. Potrzebujemy więcej imigracji. Dziękuję bardzo. Pan profesor Marcin Piątkowski, Mądra Emigracja. Jaka? Czy jest pan zadowolony i usatysfakcjonowany przedmówcami? Bo to pan właśnie, wywołał do tablicy to hasło Mądra Emigracja. Tak, dziękuję. Tak, zgadzam się z tym, co z przedmówcami. Nawet kończąc, może zaczynając od tego, co Paweł powiedział. Kiedyś kilka lat temu rzuciłem takie hasło 50 na 50. 50 milionów Polaków w 2050. To może jest zbyt ambitne hasło, ale... A to bardzo ciekawe, myśmy z Piotrem Dardzińskim, który tu był przed chwilą, 10 lat temu pisząc zarysy programu dla prawicy w Polsce, napisali Polskę 40 milionów, więc byliśmy mniej ambitni, ale... Zgoda. Ale do przodu cały czas. Tak, ale to takie PR-owe hasło i pewnie trudno by nam było to spełnić, ale chodzi o to, że nie zawsze trzeba w pełni wypełniać cele. Ważne, żeby sobie je postawić i wiedzieć, w jakim kierunku idziemy. Myślę, że zgadzam się z panią premier, że staliśmy się wzorem integracji uchodźców w tym roku, przyjmując do siebie uchodźców i traktując ich właściwie jak Polaków. To jest nasz sukces, z którego myślę powinniśmy być dumni, którym powinniśmy się lekcjami z tego sukcesu dzielić z całą resztą świata, ale to cały czas będzie za mało. Więc warto, żebyśmy pamiętali o tej luce 5 milionów, już nie mówiąc o tym, żebyśmy mieli 50 milionów Polaków w 2050, bo to jest dodatkowe 10 milionów Polaków, których będzie nam brakowało. Więc nawet po pierwsze, że nie będziemy przyjmować więcej uchodźców z Ukrainy, bo część zresztą, miejmy nadzieję, będzie mogła wrócić do siebie po wojnie, więc cały czas będziemy mieć ogromną lukę. 3-4 milionów w wariancie podstawowym, czyli zapełnienia dziury, i 10 milionów w wariancie ambitnym, w którym chcemy być wielką, mocną Polską z 50-milionowym społeczeństwem 2050 bądź później. Więc ta mądra imigracja będzie potrzebna. Chciałbym, pani premier bardzo dobrze mówiła o bardzo ciekawym programie i w niesamowitym sukcesie zachęcania białoruskich przedsiębiorców do zakładania firm w Polsce. To, co ja bym zrobił, to rozszerzmy ten program na cały świat. Albo na kraje, z których z różnych powodów kulturowych i innych byśmy się zgodzili, co do tego, że ich też warto zaprosić. Ja pracowałem na Filipinach, pracuję w Wietnamie. Tam są dziesiątki tysięcy, miliony młodych, przedsiębiorczych osób, które można ściągnąć na polskie uczelnie, które można zachęcić do tego, żeby tutaj zakładały przedsiębiorstwa. Można mieć specjalny program wizowy, nie tylko dla Ukraińców, nie tylko dla Białorusinów, nie tylko dla Partnerstwa Wschodniego, ale właśnie dla kilku innych wybranych krajów, które możemy się zgodzić z przyczyn kulturowych, będzie nam łatwiej zasymilować. Niech to będzie Argentyna, przy okazji pomoże reprezentacji, Brazylia, kilka jeszcze krajów, które kulturowo, myślę, że Polacy o wiele łatwiej zaabsorbują. I znowu, to nie chodzi o to, żeby sprowadzać kogo tylko się chce, tylko mądra imigracja polega na tym, że wprowadzamy właśnie specjalistyczną wizę i które mówimy, my was wszystkich młodych do was zapraszamy, takie tutaj są polskie politechniki, uniwersytety, uczelnie, pomożemy wam się zadomowić w Polsce, zrobimy wszystko, żebyście mogli zakładać firmy, możemy sobie ustalić jakieś cele, 100 tysięcy takich młodych ludzi i myślę, że będziemy w stanie przekonać Polaków, że nie sprowadzamy kto tylko się napatoczy, nielegalnie chce przekroczyć granicę, tylko że
zapraszamy do nas młodych ludzi przedsiębiorczych, którzy za 30 lat będą płacić nasze emerytury i którzy też sprawią, że będziemy się cały czas rozwijać, a nie staniemy się taką negatywną, nową wersją Japonii za 20-30 lat, czyli w gospodarczej i będziemy w gospodarczej i demograficznej stagnacji. Więc myślę, że wiele można zrobić i skoro te już programy istnieją, rozszerzmy je eksperymentalnie na kilka krajów. Często to są... Polska do tej pory stosowała taką cichą politykę imigracyjną, która polega... Dlatego jak ja w Polsce, w Warszawie jeżdżę Uberem, to najczęściej tym kierowcą jest cudzoziemiec. A nie tylko Ukraińcy, ale są Pakistańczycy. W Warszawie już nie, już jesteśmy w głębszej Azji zdecydowanie. No i dobrze, i bardzo dobrze. Więc ta cicha imigracja trwa, no ale nie chodzi o to, żeby importować kierowców Uberów, tylko importować tych wszystkich młodych przedsiębiorców na świecie, dla których Polska cały czas jest bardzo atrakcyjna. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że przeciętne dochody przeciętnego Polaka plasują nas w 20% najbogatszych ludzi na świecie. Z punktu widzenia Filipin, Brazylii, Argentyny, Wietnamu, my jesteśmy, że prawie nirwaną w cudzysłowie i oni by naprawdę chcieli przyjechać, musimy tylko stworzyć warunki, żeby to było możliwe. Dziękuję. Pani premier chciała coś dodać do tego tematu. Ja przepraszam, bo właśnie patrzę nerwowo na zegarek, żeby tę fundację rodzinną zwodować wreszcie w Sejmie, to muszę wyjść za chwileczkę. Natomiast krótko tylko do wątku, od którego zaczęliśmy, bo myślę, że to nie wybrzmiało to bardzo mocno na tej scenie, a ja podam tylko jeden przykład, bo mówimy o roli państwa w gospodarce. Różne głosy słyszeliśmy nie tylko tu na scenie, ale myślę o poprzednikach również i przykładów, Mikołaj powiedział przed chwilą o tym takim spektakularnym wsparciu zadeklarowanym ostatnio w Stanach i tym drugim, które wzbudziło ogromną dyskusję w Europie, czyli niemieckim. Żyjemy w czasach masywnej ingerencji regulacyjnej i finansowej państw w gospodarkę. Od początku pandemii to właściwie państwa licytują się na wielkości wsparcia. To z jednej strony, z drugiej strony biznes i duży i mały w pierwszych miesiącach kryzysu odwraca się nie do swojego banku, nie do instytucji finansowych, ale do szeroko rozumianego sektora publicznego po pomoc, oczekuje i traktuje to jako rzecz oczywistą. Jako przykład mogę tylko powiedzieć, czy dużo, czy mało państwa w gospodarce. Przykład z marca, kwietnia 2020 roku. Jesteśmy miesiąc po lockdownie w Polsce i mniej więcej miesiąc po wprowadzeniu takich ograniczeń w innych państwach europejskich. Polski przewoźnik lotniczy ogłosił zakup, akwizycję przewoźnika niemieckiego linii lotniczych Condor. Zrobił to pod koniec 2019 roku. Spółki, która była w bardzo słabej kondycji finansowej w tamtym czasie. Jesteśmy w styczniu, już wiadomo, że coś się dzieje na świecie. Jest luty, wiadomo, że pierwsze siadają absolutnie linie lotnicze na całym świecie. Pojawia się gigantyczny problem w sektorze, że wszędzie na świecie. No i pojawia się gigantyczny problem u polskiego przewoźnika, który mówi, no chyba musi odstąpić od transakcji, bo już po podpisaniu umowy przedwstępnej, więc wiadomo, że wiązały się z tym konsekwencje finansowe. I pamiętam rozmowy, no bo te rozmowy wyszły na poziom rządowy, że prezes Polskich Linii Lotniczych LOT powiedział, że on nie odstąpiłby od tej transakcji pod warunkiem, że Condor mógłby skorzystać z pomocy publicznej takiej, jakie rząd niemiecki oferuje niemieckim podmiotom wtedy. No więc zaczęliśmy prowadzić rozmowy z panem moim odpowiednikiem, panem ministrem Altmaierem, który powiedział wtedy, no wiesz Jadwiga, no niestety, ale no, wiesz o tym, że Condor był w kłopotach przed 1 stycznia 2020, no więc regulacje europejskie mówią jasno, że my nie możemy wspierać firm, które są przed, no nie będziemy w stanie. No próbowaliśmy, rozmawialiśmy w Brukseli, rozmawialiśmy długo w Berlinie, nie udało się, LOT odstąpił od transakcji, ustalił zasady odstąpienia od transakcji w poniedziałek, już nie pamiętam daty dokładnie, to był kwiecień 2020. W środę na pierwszej stronie Financial Times 500 milionów euro pomocy publicznej niemieckiej dla Condora. Ponad jakimikolwiek regułami pomocy publicznej europejskimi wtedy, które i tak się wtedy drastycznie zmieniły, prawda? Znaczy masywna pomoc była dopuszczalna. Bez notyfikacji tej pomocy publicznej, po prostu, z dnia na dzień. Więc jeśli mówimy o obecności dzisiaj państwa w gospodarce, czy za dużo, czy za mało, czy Polska, czy państwo polskie jest aktywnym inwestorem, czy nieaktywnym, to my naprawdę jesteśmy na początku tej drogi aktywnej obecności państwa, jaką dzisiaj możemy obserwować u naszych największych partnerów gospodarczych.
gospodarczych na tym konkurencyjnym europejskim rynku, gdzie ten poziom, ten level playing field, używając angielskiego sformułowania, jest ciągle bardzo, bardzo nierówny. Dziękuję. Tak, panie profesorze, jesteśmy na początku tej drogi. Zgadza się pan? Dziękuję pani premier bardzo. Drogi. Coraz mniej nas, ale jeszcze mamy chwilę i jeszcze kilka tematów, ale tak, czy rzeczywiście jesteśmy na początku tej drogi? Ale w kontekście której imigracji, czy tego, co pani premier mówiła? Tego, co pani premier powiedziała, tak. Znowu, zgadzam się z tym, co powiedziała pani premier, że COVID, pandemia była tak wielkim szokiem, że zredefiniował wszędzie rolę państwa i może dobrze. Akurat jednym z plusów tej redefinicji jest to, że okazało się, że w przypadku takich szoków zewnętrznych jak pandemia, sektor prywatny sam sobie nie jest w stanie poradzić i potrzebna jest rola rządów. I myślę, że dobrze, że jednym z pozytywów tego nieszczęścia epidemicznego było to, że właśnie mieliśmy okazję otworzyć debatę na temat tego, jaka rola państwa mogłaby być, jaka powinna być. Są złe przykłady, o czym właśnie żeśmy słyszeli teraz, ingerencji bezpośredniej jak się mówi po polsku, w osobnym trybie, ale też myślę, że to znowu otworzyło pole do rozmowy o tym, jak państwo może być bardziej aktywne, jak możemy być w polityce mniej neoliberalni, a szczególnie Polska, myślę, przez ostatnie 33 lata ogólnie wyróżniała się, jeśli chodzi o podejście do polityki gospodarczej, które zostawia sektor prywatny samemu sobie. I myślę, że będzie potrzebna ta rola państwa właśnie w tych wszystkich zakresach, o których żeśmy wspominali, 5i, może być 3k, jakkolwiek byśmy to powiedzieli. Będzie kluczowa, żeby pomóc sektorowi prywatnemu, pan może prezes się wypowiedzieć, bez imigracji, bez innowacji, bez inwestycji państwowych, które będą kluczowe, żeby dopełniać to, czego sam sektor prywatny nie jest w stanie sfinansować i zainwestować. Tego dalszego, może tego kolejnych 33 lat sukcesu może nie być. Dziękuję bardzo. To teraz na sam koniec chciałabym porozmawiać o roli człowieka, bo jest tak, że ten człowiek już troszeczkę chyba schodzi na dalszy plan przez to, że próbujemy go zastąpić robotami. I nie oszukujmy się, sztuczna inteligencja, codziennie mam telefony od sztucznej inteligencji, tego człowieka jest coraz mniej, supermarkety, kasy są samoobsługowe, które doprowadzają nas do szału, ale jednak jest coraz więcej kas, coraz mniej człowieka. Czy w tym przemyśle też coraz mniej mamy człowieka, coraz więcej robotów, coraz więcej sztucznej inteligencji? Pozbywamy się człowieka z pracy, bo też po COVID-zie widzimy, że człowiek w biurze nie jest do końca już nam potrzebny. Zastępuje to, komputer nam zastępuje, online nam zastępuje. Czy taka jest przyszłość? Tak, to zacznijmy od pana profesora. Może pierwszy na ochotnika rozpocznę, a panowie, tak, panowie jeszcze powiedzą. Im więcej do robotów, tym lepiej. Nie bójmy się tych robotów. Ja obserwowałem przez ostatnie dwie dekady rozmowy, debaty ekonomistów, w których byliśmy straszeni tym, że roboty nam zabiorą pracę i że w przyszłości nie będzie 8-miliardowe jakiekolwiek bezrobocie. Tymczasem mimo wielkich zmian transformacji cyfrowej, transformacji zautomatyzowania, sztucznej inteligencji, w Polsce, w Europie i na świecie mamy najniższy historyczny wskaźnik bezrobocia. Czyli empiryczne efekty są takie, że ta robotyzacja, te wszystkie sztuczne inteligencje i te różne hypes, czyli fakty medialne, nie znajdują odzwierciedlenia w danych. Jeżeli już, to nawet istnieje pozytywna korelacja pomiędzy ilością robotów a wskaźnikiem zatrudnienia i niskim poziomem bezrobocia. Czyli innymi słowy, multiplikacja ilości robotów wcale tej pracy nam nie zabiera. Odwrotnie, ona właśnie pozwala tworzyć nowe miejsca pracy, tylko o wyższej wartości dodanej. W Polsce oczywiście to będzie bardzo potrzebne w kontekście tej dziury, o której rozmawiamy. Jedna rzecz, że będziemy potrzebować quantity and quality, zarówno ilość, bo starszą osobą w szpitalu sztuczna inteligencja się nie zajmie, więc będziemy potrzebowali pielęgniarki, lekarzy, ciała ludzi, którzy będą dalej musieli
zastąpić rzeczy, które są nie do zastąpienia przez roboty, ale jednocześnie musimy inwestować w dalszą automatyzację z punktu widzenia pogarszającej się demografii, jak i tego, że to jest jedyny sposób na to, żeby dalej gonić Zachód. I ostatnia rzecz, w Polsce poziom wydajności pracy na pracownika to dalej jest mniej niż połowa tego, co w Niemczech. Czyli to pokazuje, jak mamy bardzo jeszcze daleką drogę do tego, żeby do tego Zachodu dołączyć, co jest problemem, ale jest też i szansą, bo to oznacza, i pan prezes może powiedzieć, że cały czas możemy rosnąć przez jakiś czas, po prostu kopiując, pożyczając, absorbując technologie, które już istnieją gdzieś. To oczywiście gdzieś indziej. To oczywiście nie jest łatwe, bo to nie jest tak, że jak, nawet jak wiem, że jest gdzieś jakaś technologia, wielu polskich przedsiębiorców nawet nie wie, to nawet jak wiem, że ta technologia jest, to nie jest tak łatwo ją w Polsce zaobserwować. I to znowu, rola państwa by polegała, miałaby polegać na tym, że pomagamy przedsiębiorcom zidentyfikować te technologie, które istnieją w ich branży na świecie, jeśli tego przedsiębiorcy nie wiedzą, a jak wiedzą, to pomóc im podjąć to ryzyko zaabsorbowania tej technologii w swojej własnej produkcji, tak żebyśmy te etapy technologicznego rozwoju przeskakiwali jak najszybciej. Przemysł pozbywa się człowieka? Tak, zdecydowanie. Natomiast może zacznę od tego, co to znaczy, że państwo pomaga, bo od razu, bo często lubimy marzyć, nie? Ale trzeba też zejść na ziemię. Nie? I na końcu to jest tak, że ja nieraz występowałem o dofinansowanie na najbardziej nowoczesną fabrykę, najbardziej zrobotyzowaną w Europie, którą właśnie zakończyliśmy w Toruniu. I co najmniej dwukrotnie nie udało się przekonać panelu ekspertów pewnej instytucji, bo nie wiem, może gdybym po angielsku to przedstawiał, to byłbym w stanie ich przekonać, ale mówiłem do Polaków, którzy tam po drugiej stronie byli i za każdym razem udowadniali, że to nie jest nowoczesne, ponieważ to nie jest konkurencyjne. No w końcu musieliśmy to zbudować w jakiś sposób za pożyczki i wybudować potężny zakład za 180 milionów złotych, bo ciągle był ktoś jeszcze inny, teoretyk, który to oceniał, czyli oceniał praktyka. No ja mówię teraz o tym realizmie, tak? No bo z jednej strony słusznie to jest pan profesor mówi, ale z drugiej strony no, kogoś trzeba wyedukować, żeby zrozumiał, jeżeli faktycznie, a który reprezentuje w tym przypadku państwo, czyli jeden z funduszy, że jeżeli ma to państwo wspomagać przedsiębiorców i przemysł, no to też musi wyczulić ludzi, którzy go reprezentują, okej, co jest strategią dla tego kraju na najbliższych kilka lat. Bo inaczej to, co pan profesor powiedział, wszyscy się tutaj zgadzamy, ale w momencie, kiedy przychodzi, no to teraz kto podejmuje decyzję, no to tej decyzji nie ma. No jest ona negatywna. No więc jakby inna instytucja finansowa to sfinansowała i nie z Polski, co gorzej, czyli z innego kraju. To taki negatywny przykład, nie? Ale oczywiście w tym kierunku dzisiaj musimy iść i jak gdyby to nie jest już tylko coś, co my sobie sami tutaj wymyślamy jako polscy przedsiębiorcy, ale bardzo często w przypadku akurat dzisiaj to jest ten najbardziej znany producent samochodów elektrycznych na świecie. Nie do końca nazwy mogę wymieniać z uwagi na pewien ten disclosure agreement, że on na nas wymógł i wymusił. Możesz postawić dwie fabryki, podpisujemy z tobą kontrakt na 10 lat, pod warunkiem, że jest to no man facility production, czyli to jest, budujesz nowe two factories, po jedną zbudowaliśmy w Polsce, drugą w Meksyku, ale pod warunkiem, że poziom robotyzacji jakbyś przekracza tych, na początku to w ogóle chciał 100%, później tak znegocjowaliśmy do około 80%. O tyle musieliśmy zredukować poziom zatrudnienia i wprowadzić zautomatyzowany proces produkcyjny. Więc to tak, rynek to na nas wymusza, po pierwsze. Po drugie, wymusza również poziom jakości. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować i nikt nie jest na świecie w stanie zagwarantować, że poziom jakości z udziałem człowieka będzie, ten SLA będzie na poziomie 99%. Nie jesteś w stanie, pracując z człowiekiem na linii produkcyjnej, na trzy zmiany w systemie czterobrygadowym, utrzymać ten sam poziom jakości. Musisz wprowadzać roboty, bo taki jest dzisiaj wymóg, szczególnie w świecie motoryzacji, czy aluminium, czy stali, czy komponentów energetycznych. Praktycznie jest to samo w tym momencie. No więc jakby to już na nas wymusza tego typu działania, więc jakby coraz mniejsza ingerencja człowieka na poziomie tym najniższym, ale coraz większe kompetencje, które musimy wprowadzać właśnie głównie w zakresie software'u, inżynieringu, zarządzania, czy zarządzania jakością. No i to są te skillsy, których dzisiaj oczywiście zdecydowanie na rynku najbardziej brakuje. No i to jest ten poziom konkurencyjności. Także to tak na dzisiaj wygląda jak gdyby ten świat. Myślę, że
myślę, że te humanoidy, czyli te roboty, one w kolejnym cyklu i etapie robotyzacji zastąpią te dzisiaj powszechnie widoczne na wszystkich procesach produkcyjnych, które Państwo też oglądają, czy na YouTubie, czy w filmach, czy w fabrykach w Polsce, roboty właśnie Kuke, o której Pani Premier wspominała, czy kilku innych producentów, czy ABB, będą faktycznie zastępowane, to jest jakby kolejny etap robotyzacji, myślę, że jeszcze przed końcem tej dekady, który nastąpi, pojawi się, czyli właśnie wprowadzenie robotów humanoidów, nie? Bo one w sposób najbliższy zastępują procesy produkcyjne, które dzisiaj są jeszcze dostosowane w wielu starych fabrykach do pracy człowieka, czyli też człowieka, który ma średnio 1,70 m wysokości, który ma dwie ręce, w związku z tym wykonuje pewne czynności. Nie jesteś w stanie zmienić wszystkich fabryk i wymienić w ciągu najbliższych 10 lat, ale jesteś w stanie wprowadzić w miejsce człowieka właśnie humanoidy i myślę, że to jest nowa fala, może jeszcze dzisiaj nie bardzo widoczna, może jeszcze nie wszyscy są do tego przekonani, ale to w pierwszej kolejności, to jeszcze w tej dekadzie będzie zastępować człowieka. Paweł Dobrowolski, człowiek już przestaje się opłacać? Nie, wprost przeciwnie. Postęp technologiczny, postęp organizacyjny czyni nasze życie przyjemniejsze, łatwiejsze, zdrowsze, dłuższe. Siedzimy w sali oświetlanej sztucznym oświetleniem, nie łuczywem, nie kagankiem, nie świecą, nie lampą naftową, tylko tym światłem. Ogrzewanie mamy nie z kominka, do którego ktoś ciągle dokłada. Postęp technologiczny zmniejsza ilość pracy, czyni nasze życie łatwiejsze, przyjemniejsze. Na to są dwa ważne aspekty. Jeden, szybki postęp technologiczny tworzy duże grupy mocno przegranych i powinniśmy jako społeczeństwo być wyczuleni na to, że w momencie, gdy pojawiają się duże grupy przegranych, jak zrobić, żeby to była chwilowe potknięcie pewnych grup zawodowych, a nie wykluczenie życiowe ludzi. Dzisiaj na przykład mam wydrukowane publikacje. Nie ma już takiego zawodu zecerów. Jeszcze dwie dekady temu, gdy drukowano gazety, książki, byli panowie, bo to byli głównie panowie, którzy czcionki po prostu ręcznie składali, tak? I to był bardzo wyspecjalizowany zawód, fach, który nagle przez komputeryzację przestał być potrzebny. Czy to znaczy, że należało zatrzymać komputeryzację? Nie. Oczywiście to była na tyle mała grupa zawodowa, że to nie był jakiś ogromny problem społeczny, natomiast dla tych konkretnych ludzi było to wyzwaniem, było to problemem, bo jeżeli ktoś się nauczy, przez całe życie wykonywał jeden wysoko wyspecjalizowany fach, który po prostu tak w mgnieniu oka zniknął, to dla nich jednostkowo był to ogromny problem. Więc powinniśmy jako społeczeństwo być wyczuleni na takie sytuacje i starać się łagodzić koszty przejścia do nowych technologii. Drugie, na drodze nowych technologii pojawia się często człowiek jako grupa interesów, która jest przeciwna rozwojowi tych nowych technologii, bo rozwój gospodarczy, rozwój technologiczny zawsze przetasowuje hierarchie ludzkie. No a ludzie, zwłaszcza ci na szczycie uwarstwienia, nie bardzo lubią, jak postęp technologiczny strząsa ich z tych większych warstw. Mamy taki świetny przykład historyczny. Imperium Carskie, Cesarstwo Austriackie, gdzie arystokracja wpływała wówczas w tamtych ustrojach, w tamtym czasie grupa społeczna, była bardzo przeciwna rozwojowi kolei żelaznych. Bo koleje żelazne znaczyły pojawianie się większej ilości klasy robotniczej, bo znaczyło pojawianie się fabrykantów, którzy mieli pieniądze uzyskane, wypracowane w tych branżach, którzy stanowili konkurencję do statusu politycznego, społecznego, do wpływu na władzę. Rezultat był taki, że kiedy w Anglii, Francji było już po kilka, potem kilkanaście tysięcy kilometrów linii kolejowych, w Austrii, w Imperium Carskim było po kilkaset kilometrów. Więc ten człowiek też jest nie tylko tym kimś, nad kim powinniśmy się pochylić, zastanowić się, czy ten postęp, który służy ogółowi, kreuje też zlokalizowanych, indywidualnych przegranych, ale też myśleć o tych ludziach jako czasami pewnych grupach antyrozwojowych, które czerpią korzyści z braku postępu technologicznego i organizacyjnego. Dziękuję bardzo. No i tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć nasz panel. Po pierwsze, człowiek. Ten człowiek zawsze będzie potrzebny.
Mikołaj Budzanowski, Marcin Piątkowski, Paweł Dobrowolski, wcześniej jeszcze pani Jadwiga Emilewicz i Artur Soboń byli moimi państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy panel.